Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Parę lat temu, w momencie, kiedy się pojawiły symptomy zbliżającego się kryzysu gospodarczego w Polsce, pan premier Donald Tusk powiedział w Wysokiej Izbie, między innymi, tutaj cytuję, trzeba wprowadzić tanie państwo, trzeba zamrozić pensje, trzeba zaciągnąć pasa, trzeba w końcu zredukować administrację. Tak powiedział pan premier kilka lat temu. I jak oto zrealizował tę zapowiedź pan premier? Dzisiaj mamy około 450 tysięcy urzędników. W administracji publicznej przybyło około 7 tysięcy osób więcej niż w roku 2011. Po tej zapowiedzi do dnia dzisiejszego pan premier w resortach swoich, które mu podlegają, wypłacił urzędnikom prawie 500 000 000 złotych nagród. I tak, w Ministerstwie Finansów 94 miliony złotych, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 68 milionów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 36 milionów złotych, Kancelaria Premiera wreszcie 17 milionów złotych. Jednocześnie z przymrużeniem oka podchodzi do realizacji zapisów tak zwanej ustawy kominowej, która ogranicza zatrudnienia kadry wynagrodzenia kadry zarządzającej w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Praktycznie już w żadnej spółce kontrolowanej przez Skarb Państwa nie działa ustawa kominowa, która ogranicza poziom wynagrodzeń do poziomu 6-krotności średniej pensji krajowej. A w zamian za te regulacje wprowadzono kontrakty menedżerskie, na mocy których zarządzający w spółkach Skarbu Państwa zarabiają wielokrotność tej kwoty, nierzadko ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. A więc czy w taki sposób pan premier Donald Tusk wyobraża sobie tanie państwo i czy ten trend dodatkowo pomnażania kosztów budżetowych i okołobudżetowych będzie preferowany przez pana premiera? Dziękuję.